Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 na patchu 1.7.5. Dobra, idę dać bryłki siarki dla Nemroka. Samorodków jeszcze mi brakuje chyba 3 sztuki. Proszę, oto twoja siarka. Doskonale, uznam sprawę za zamkniętą. Oto twoja nagroda. Oto samorodki. Za mało. Potrzebuję 50. Przynieś mi je. Dobra, jeszcze 3. Teraz do Samuela. Hej, doszły mnie słuchy, że hełm pierwszego paladyna zniknął. Widzę, że jesteś na bieżąco. Jestem gotów zapłacić za ten przedmiot 2000 złotych monet. Witaj w Geldern, nieznajomy. Co mogę dla ciebie zrobić? Dobra, potem z tobą pogadam. Na pewno mu nie sprzedam. Jest ślepy, bo mam go na głowie. Przyjrzałem się tej kopalni na północ od Geldern. Powinno już tam być bezpiecznie. Dobra robota. Zaraz każę rozpocząć eksploatację tamtejszych złóż. Okazuje się, że jesteś całkiem przydatny, obcy. Oto twoja zapłata. Dobrze. Dzięki. Dobra, i teraz jeszcze po te złote samorodki. I zaraz udam się do wilczej kopalni. Żeby zabić te wilki tunelowe. To idziemy do tej kopalni, na wprost. A właśnie, w sprawie Mirzo. Mirzo sam się o to prosił. Zdumiewające. Nigdy bym cię o to nie podejrzewał, Mora. Słono za to zapłacę. Thank you. Idziemy. Dajcie mi tylko jedną żyłę złota. A, i przy okazji pójdę po ognisty puchar. Bo jest w tej kopalni. Nara. Ja potrzebuję tutaj. Jep. Już kilofów nie muszę kupować, mam 20. Okej. Dobra. Idę teraz po ognisty puchar. Zaraz go znajdę. Gdzieś w tych bocznych. Nie, o tutaj. Jest ciemno. O, już ognisty puchar. Dziękuję. Dobra, już się wrócę teleportem. Okej. I do Nemroka. No. Już 2 zadania z kopalniami zrobione. Oto samorodki. Doskonale. Na razie wystarczy. Oto twoja nagroda. Dziękuję. Które to było wyjście? Nie te. Te przeciwne. Zrobię najpierw te kopalnie i potem jak będą jakieś w mieście questy, to je się zrobi. Najpierw chcę zrobić poza miastem. Tak więc po wilki tunelowe. Idziemy je zabić. Zabić. I potem po tych niewolników. Wilcza kopalnia jest niedaleko. Z tej strony będziemy też się kierować po artefakt. Z tych ruin. A co do tych talerzy dla Laresa, to z tym zadaniem też zawsze miałem problem, ale to w przyszłości zrobimy, bo muszę się najpierw dostać do tej świątyni. O, rozpruwacz. Czemu ucieka? Z kimś się biją. A niech się biją. Na razie punktów nauki nie wydaję. Nie mam jakichś planów. Rozpruwacz kontra wilk. Nie, o! A nie, dzik to jest. To wiadomo, że dzik nie ma szans. Coś to kurde jest... Chyba 2 razy słabszy. Gdzie są te wilki tunelowe? Dobra, tutaj. Dobra, chodźcie, ścierwojady.
Nie odskakuj. Pozabijam sobie ich tu trochę. Okej. No i jest ta kopalnia. Siemano. O. Jep. Bijemy, bijemy. Dobra. To jeszcze nie wszystkie. Pewnie tutaj jakiś jest. Jeszcze. Nie. Gdzieś są na zewnątrz. No chodź. Dobra. O lol, wychodzę poza tekstury. Dobra, już 50 reputacji. O, 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 co to jest? Amulet. Dobra. Wilki tunelowe zabite. A, pozbieram. Muszę zacząć to sprzedawać, bo... Zawsze miałem taki nawyk, że tylko z pancerza, z broni dużo sprzedawałem. A zapominałem o skórach i innych tych. Dobra, idziemy teraz po tych niewolników. Niestety będę musiał iść tam znowu, bo będą mnie tam prowadzić. Najpierw wszystkich nazbieram. Zabierz mnie do wilczej kopalni. A niby dlaczego? Rusz tyłek albo rozpalę ci pod nim ognisko. Tak, oczywiście. Natychmiast, panie. Chodź za mną. Pokażę ci wilczą kopalnię. Dobra, poczekaj. Albo dobra, idę za nim. I tak ja mam teleport, więc mogę się wrócić. Tylko raz muszę iść z niewolnikiem, a potem tylko przyprowadzić jego kolegów z kopalni. Okej. Okay. Myślę, że w następnym odcinku pójdziemy po ten artefakt z ruin. I przy okazji zrobimy jedno pewne zadanie. Już nie będę spoilerował. Tam po drodze. I... No i potem jak się uda i zdążę w czasie, to już w mieście powoli. Szybko idzie. Parę odcinków na jedno miasto. Zawsze mam tak, że przysiądę, to nagram 2-3 miasta. Sesją nagrywania i tyle. Tak więc prowadź niewolniku. Tam trochę oczyściłem, więc mam nadzieję, że nie będzie z niczym walczył. Dajesz, dajesz. Już niedaleko. Otworzyłem ten kufer? Otworzyłem. Dobra, ciśnij. Jeszcze dzik. Co, jesteśmy? Uważaj na rozprowacza. To ona, wilcza kopalnia. Więc łap za kilof i bierz się do roboty. Ta kopalnia musi zacząć przynosić zyski. Mam sam pracować w kopalni? Zaczekaj, sprowadzę tu więcej ochotników. Okej, no właśnie. No i wracamy. I teraz musimy szukać niewolników, którzy nazywają się Ochoczy Niewolnik. Lub wyjątkowo Ochoczy. Jeden wał. Więc ciśniemy. Naprzód w bój. Czekajcie, tam na górze był jakiś? Siedział. Tutaj se siedzi kolega. Jazda do wilczej kopalni. Dobrze. Dobrze. Pójdzie za godzinę. Mnie nie interesuje, czy dojdą. Ja chcę zdobyć expa, kasę i reputację. Dobra, więc szukamy ochotników. I potem do Nemroka. Niewolnik. Niewolnik. Tu nikogo nie ma.
Niewolnik. Tak, tak. O, jest, ochoczy. Wejdziesz teraz do wilczej kopalni i będziesz szukał artefaktów. Żaden problem. Czekałem tylko, aż ktoś krzyknie do roboty. To naprzód. Znajdę ci jeszcze kolegów. Teraz muszę tu poszukać. Niewolnik, niewolnik. Tam był ten puchar. Tu też niewolnik. Czyli zostały górne piętra. Niewolnik, niewolnik. Chyba wszyscy. Czy nie? Nie skończyło mi questa. No dobra, wrócę się do Nemroka, może wtedy. Ale myślę, że sprowadziłem już wszystkich. Bo trzech ich było. Najwyżej jeszcze poszukamy. Dobra. Biegnij, Bezi. Siema, Nemrok. Wilcza kopalnia znowu działa. Ciekawi mnie, ile czasu upłynie, zanim cokolwiek tu dotrze. Dobra robota, Mora. Wilki tunelowe z kopalni to już przeszłość. No, czas najwyższy. Mam nadzieję, że kopalnia wkrótce wznowi wydobycie na sensownym poziomie. No szkurde. Nie skończyło mi chyba tego questa. Sprowadź więcej niewolników. No nie. No dobra, to muszę jeszcze poszukać, wybaczcie. Questa trzeba zrobić. Może od góry. Tu ten jeden siedział. To już se poszedł. Tu idzie pełno niewolników. Dobra, no to szukamy. Chyba jeszcze jeden gdzieś mi umknął. Niewolnik. Więc lecimy od nowa. Tutaj nikt się nie chowa? Nie. Ja się prawie zablokowałem. Niewolnik, niewolnik, niewolnik. Oczy szeroko otwarte, niewolnik. Tu stał jeden, niewolnik. A, tu jeszcze jest. Kurde, jest. Właź do kopalni i bierz się do roboty. A co, jeśli tego nie zrobię? Zarobisz w twarz. Skoro tak ładnie prosisz, biorę się do roboty. Okej. Dobrze. Mamy jeszcze tam minutę, dwie, więc pogadamy sobie. Może jakiegoś questa jeszcze złapię. Pogadamy sobie... A, z tym, co mnie zaczepił. Ten, co gadał o tym hełmie. Jared. Jesteś kupcem? Owszem, zajmuję się głównie artefaktami. Więc jeśli jakieś znajdziesz, przynieś je do mnie. Znajdę tu jakieś artefakty? W południowej części miasta, w fortecy, jest magazyn, gdzie przechowują wiele wartościowych okazów. Jakie artefakty najbardziej cię interesują? Powiadają, że w Geldern ukryto 7 pradawnych pierścieni alchemików. Na czarnym rynku są warte ponad 3000 złotych monet. Naprawdę chciałbym mieć 7 pierścieni alchemików. Mówisz jak ktoś, kto zna się na kradzieży. Znam wielu złodziei. Jak każdy, kto zajmuje się artefaktami. Choć sam nie wiem zbyt wiele na ten temat. Ale słyszałem, że Lares, jeden z najlepszych złodziei w Myrtanie, przebywa teraz w mieście. Znam Laresa. Jeśli chcesz, mogę was poznać. Zrobiłbyś to? Zapłaciłbym ci 1000 złotych monet. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, spoko, nie ma sprawy. Dostałem właśnie questa, z którym zawsze miałem problem, bo znajdowałem zawsze 5 chyba czy 6 tych pierścieni.
Dobra, zapoznajmy Jareda z Laresem. Sprzedawca artefaktów Jared dałby sobie uciąć rękę, żeby cię poznać. Słyszałem o tym Jaredzie. Podobno nieźle płaci. Chyba złożę mu wizytę. Idź do niego od razu. Zadanie zrobione. Rozmawiałem z Laresem. Skontaktuję się z tobą. Wielki Lares. W moim sklepie. Nie sądziłem, że dożyję tej chwili. Tak, tak. Tylko nie dostań zawału. Dziękuję, przyjacielu. Oto złoto, które ci obiecałem. Okej. Dobra, ludzie. I tym zadaniem skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam podobało. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.